Dobra, witam wszystkich w kolejnym odcinku i witam wszystkich na streamie jeszcze raz. Teraz, Wigos, możesz tam zapowiedzieć, co tam będziemy grali i tak dalej. A co my będziemy grali? My dzisiaj kończymy Evil West. Dokładnie. Jutro, w niedzielę, sprawdzimy sobie The Finals. To jest FPS darmowy, ale dobrą cenę ma. Więc darmowy, dobrą cenę ma. Ja już grałem w demo, beta. No ale wiesz, no teraz jest premiera, to zawsze może no być tak, inaczej. No tak, może być inaczej. W poniedziałek jest przerwa. We wtorek moje ukochane Wulong dostanie ostatnie DLC. To gramy sobie na streamie, na NG Plusie. Środę, czwartek nic, a w piątek 1 grudnia zaczynamy Far Cry 6. A po Far Cry 6 zobaczymy. 1 grudnia? Masz na myśli... Tak. Jest 9 grudnia, Bigos. 9 grudnia, co ja pieprzę? 9. Dlaczego mówiłem... Nie wiem. Kurde. Pomieszało mi się. Cofnąłeś się w czasie. 15 grudnia. No, dobra. 15 grudnia będzie Far Cry. Dokładnie tak. Przy okazji wszyscy będą wiedzieć, kto będzie mniej więcej tam grać po czasie. Dokładnie tak. I co, oglądałeś albo widziałeś ten Game Awards? Ja sobie od razu w IGN włączyłem tylko te gry, co rzeczywiście były zapowiedzi, a te resztę tam pogadywanek i tych opominałem. Ja to też nie, ale widzisz, kurde, Zelda musiała coś dostać, nie? Ja pierdolę. Czekaj, Zelda co tam dostała, bo ja to gra nie akcji. Złapałem. Następna gra akcji. Bez sensu. No i był wiadomo, że Baldur's Gate wygra, ale byłem zdziwiony, że tak dużo dostał ten Alan Wake. A nie wiem w sumie ile dostał, może mi o tych rzeczach powiedzieć, bo ja nie oglądałem, także nie wiem. Kurde, za chyba jakąś muzykę, za narrację, za dyrekcję, za kuźwa... Nie wiem, dużo tam dostał. Baldur wygrał i Alan dostał za dużo rzeczy, tak? Pewnie za jakieś filmowe albo kazanki tak, czy coś. Tak, tak, tak. Narracja i a innowacja. Muzyka? I... A muzyka kto wygrał? Czekaj, jeden muzykę wygrał Final Fantasy, a bo tam były dwa kategorie w muzyce. Jeden Final Fantasy, a jeden Hi-Fi Rush. To myśleliśmy to. Mi się wydaje, że potem tutaj coś będzie. No ale Baldur's Gate wygrał i to jest... To było wiadomo, że oni wygrają, nie? Tak, tak, to tak. Tego się spodziewałem, ale że Alan Wake 2 wygrał dużo, to też się spodziewałem poniekąd, że może trochę tam urwać. Ale ja to całkowicie nie rozumiem. Ty możesz tutaj coś nacisnąć? Czekaj, tak, tak, muszę tam podejść do ciebie pewnie, tego co widziałem. No to we dwóch musimy. A, o to chodziło, dlatego jeszcze nie widzieliśmy, tak. Bo jeszcze nie uruchomiliśmy tego. Dobra, to można się tam wrócić od razu. Jak ja widziałem datę premiery Wukonka, o kurde. Dobra, chodź zróbmy to z tą liną. Co, no daleko jest, nie? No sierpień, ale jest data premiery. No nie. Spoko, nie, ale jest daleko, no jednym no, słowem jest też. Jest daleko, ale bliżej niż GTA 6. Musiałeś nie. Im to powiedzieć, musiałeś. I bliżej niż... Niż... co to tam było? Space Marine 2, bo to był wrześniu. Czekaj, ale przed Wukongiem jest Rise of the Ronin? Dobrze mi się wydaje? Tak. Dobrze. W ten sam dzień, co Dragon Dogs ma 2. No, tak mi się wydaje właśnie. No, to są jakby dwie różne gry, więc... Oj, jedna jest bardziej europejsko-średniowieczna, a druga jest po prostu... Oj, Jezus, Rise of the Ronin. Jak ja widziałem gameplay... Patrz, jeszcze Bigos tu zrobimy, bo to jest już tą... Skończymy tą stronę. Ja widziałem w tym gameplayu... Buźwa... Neo. Ja tam widziałem takie Neo rzeczy. Combat i walka i wszystko. Uff. Pięknie. Co tu tam potrzebujesz? O co chodzi? Właśnie się zastanawiam, o co tu chodzi, wiesz, bo tak patrzę. Coś trzeba tu otworzyć. No tak, ale musimy otworzyć i potem stamtąd strzelić. A tutaj pierw tą... Ale jak? Tu jest ten czy kabel. Czy na górze tam powinniśmy przejść? Brakuje zasilania. Czekaj, wiesz co?
Dobra, możemy zrobić w sumie te wcześniejsze, bo tam może jakieś... Bo mi się wydaje, że tam może na razie nie widzę tego ogniwa, tego doładowania. Bo tu kabel jest na prąd. No... Ja tu, mi się, Rise of the Ronin podoba mi się grafika, to na dobrze, pewno. O, to jest, ten, to jest to, co chciałem. Rise of the Ronin, ja jestem taki hype mam na Rise of the Ronin. Powiem ci, że mnie trochę Wukon przekonał tą grafiką, ale do tego, żeby spróbować gry, a nie tak do końca, że przejdę, bo ja jednak... Mnie się nie podoba, że główny bohater jest małpą, ciągle mnie tak ujebać. Ale to jest król małp, to jest mitologia. No, rozumiem, ale wiesz, ja nienawidzę małp. Generalnie, jako zwierzę. Nie lubię. I jak widzę bohatera małpę, to mnie po prostu odrzuca już od razu. No okej. Jakbym miał reskina, nie wiem, że to chłopakiem bym grał, czy kimkolwiek, jakąkolwiek inną postacią, to bym tą grę przeszedł od początku do końca. A tak się zastanawiam, czy dam radę się, wiesz, wytłumić to uczucie takiego niechęci. No rozumiem, ja to na pewno ogram. Więc ja muszę coś spróbować. Rise of the Ronin to jest w ogóle ekskluzyw, nie? Na PS-a? Tak, na PlayStation. Okej. Okay. No to teraz to już nie ma z tym problemów. Kiedyś tam powiedział, że kurczę, nie zagram, a dzisiaj to... Tu jest dużo kasy pochowanej w trawie, ja pamiętam, tylko tak... Tak dziwnie, bo tu już trzeba nieźle szukać. Dobra, iść lewą, ja prawą. Jeszcze przeciwników mamy tu. Co jest to? Dobra. O Jezu, ile to ma życia. O kurde, tutaj jest ich trochę. Dużo życia ma ten... Duży... Dwóch ich jest nawet, Boże, ile to ma życia. Yep. Chyba lata ten na górze jeszcze, to życie daje. Jeszcze on jest. Dobra, ja się skupię na tym na górze, bo on tarczę im ciągle daje, to jest upierdliwe. Jezu, jak on ucieka, tu ma miejsce nawet. Znowu latające. No przeładuj już w końcu tą kurde broń. Ja pierdziel, ja nie wiem skąd to wszystko idzie, nie? No oni się ciągle respią zawsze dookoła. O, znikł? Serio? Okej, pojawił się. Ja próbuję tego na górze, to lata, żeby tarcz nie dawał ciągle ubić. Kurde, jeden dupny śledzi. O Jezu, jeszcze z życia mu zostało piksel. Makabra. Dobra, latający leży, koniec tarczy. Teraz powinno iść dużo szybciej. No, a górze też jeden już leży. Ile on ma życia? Ja
A, w ogóle o tej broni zapomnieliśmy. Nie, ja ciągle pamiętam, myślę, że mi dwa razy. Ja o niej zapomniałam. Siema Mariusz, witam ciebie. Siema Mariusz. Ja zapomniałam o niej. Tu skrzyneczka jest, tylko najpierw trzeba ich oczywiście wybić. Pomagam. Dobra. Skrzyneczka, ciach. Siema Dana. Siema Dana. No i fajne gry. Fajne. Pokazali, będzie nowy Monster Hunter Wilds. Jest. I tą grę na pewno kupię sobie na kompa. Ona będzie też na Steamie od razu. No pewnie tak. Nie, bo był znaczek Steam. Bo na przykład Monster Hunter chyba World był tylko na PlayStation. Potem Monster Hunter Rise był rok pierw na Switch. O, znowu tu mi tutaj kurwa ten kamerę świruje. Co je? I masz pozdrowienie z wagona i zachęca swoich graczy do odwiedzenia twojego kanału. Co ty mówisz, Mariusz? No nieźle. Już. No kiedyś tam z nim pisałem, albo on też nawet coś, nie wpadł. Coś później ci... Ale o tak off-screen, na jakiś temat chcę z tobą pogadać, Bigos, taki ogólny na te tematy w ogóle. Nie ma problemu, śmiało pisz. Ale to tak, dalej. Wiesz, nie chcę tego publicznie mówić, bo to dużo rzeczy, wiesz, jest takich, że... Chcę też powiedzieć, żeby ludzie wiedzieli, że to są jakby plany i projekty i różne rzeczy, no, które ja mam pomysły. O czym mówimy? Tak, fajny gry, tak, nowy Monster Hunter Wilds. Trochę mi to myślałem, o Jezus, Monster Hunter Wilds, trochę jak Wild Hearts, nie? To był też Monster Hunterem takim, od EA, no ale okej. No nie, no za nazwę ich chyba nie pozwą, no bez przesady. Każda gra Wilds mogłaby być pozwana. Nie pozwą, tylko tak akurat wiesz, bo to jest dokładnie w tym samym klimacie, sama nazwa. No czaję. Może sobie za dużo wmawiałam, nie? Czaję, ale wiesz, no. Ale na pewno ją ogram, kupię ją sobie na kompa, bo tam będę ją na pewno modować, nie? Żeby zobaczyć, kurde, ile, chociażby głupie, ile ma jeszcze życie potwór, kurde, nie? Albo aż coś tak. Już rozbite, kurde, nie? I takie tam mody są. Nie wiem, może w tego White'sa rzeczywiście już bym kupił ten, bo nie wiem, Rise jakoś tak... Nie. Chcę mieć przerwę. Rise było bardzo fajne, tylko graficznie leżała, ja bo się to domyślam, było nie? Ze Switcha, nie? Tylko mówię, że ja wiesz, White'a bym zagrał chętniej niż Rise, bo po prostu chcę dłuższą przerwę mieć od tego typu gry, o. No to stary. Będzie 2025, kurde, nie? Co? Więc to tak jest jeszcze dużo. Wilds tak. Będzie 2025? Tak. Dobra, tak. To gdzieś w tym roku, w 24, może gdzieś tam w połowie zagramy sobie w Rise. W kopie. No, można zagrać, ale ja swoją postacią, bo ja nie chcę od nowa plus, sobie plus, farmić tam. Los, wiesz, że ja to jestem człowiekiem, któremu... Nie sprawiają takie rzeczy problemy. Straszny farm jest i tak samo ja sobie na przykład ja cheat engine używałem do Monster Hunter dlatego, Rise nawet. Dlatego właśnie chcę to w kopie zagrać, bo jeżeli to jest farm i jest długie, to zagramy to w okresie, w którym będzie na to czas i będzie pustka duża, nie? No, luz. Nie. I bo tam akurat mi się to tak nie podoba. Gdybym miał na przykład 5 do 8 razy z jakimś kuźwa z potworem walczyć i potem dostanę te rzeczy, które ja potrzebuję, nie? Tak. Żeby sobie na przykład no, coś nowego wykraftić. A tam masz chyba kuźwa 2% szansę, żeby jakieś kurwa rzeczy tam dostać, nie? Czekaj, to w jakich grach było tak, że... I to w Wild Hearts było o wiele lepiej, bo tam akurat faktycznie 3-4 razy
walczyłeś z jakimś potworem i już miałeś wszystkie sprzęty. Tak, to zgadza się. I takie gry ja bardzo lubię, w których tam do 5 razy to jest jak bossa, zabijesz jednego, żeby dostać ekwipunek. Tak, i to jest spoko, ale jak zaczyna się już 10, 20, 30... Tak, i to jest Monster Hunter. I ja to mówiłem, tragedia. To. Jak ja jakąś rzecz dostałem, to ja cheat engine odpaliłem i ją sobie zdublowałem na 9999. Tak. Nie? Także... Bo ja to nie będę, kurde, farmił. No tak, szkoda życia na to, no bez przesady, no. I dlatego ja chcę tą grę na pewno mieć na komputerze, nie? Mhm. PlayStation czy coś, to tam no nie zużyję tego. Nie, ja to rozumiem jak najbardziej. Chore są te, czasami to co sobie wymyślą twórcy, w sensie z tym farmieniem ekwipunku. Bo ja nie mam czasu, żeby grać tam. Ja tak i tak mam tam chyba... Kurwa, wiesz ile ja mam na przykład w Rise ograne, gdzie mam... Kurde. Rise. Monster Hunter Rise. Mam stary, tylko na kompie mam 240 godzin przegrane. Matko boska, i dlatego ja do tej gry tak czaję się. Ale ja bardzo lubiłam ją grać. Ja się nie męczyłem. Ja tam endgame robiłem, fabułę, endgame farmiłem, grałem z innymi. Mi się to podobało. To nie jest nic, że akurat się męczyłem. Ja to bym fabułę zrobił najchętniej, bym zostawił tę grę, bo endgame to ja wiem, że tam naprawdę głęboki jest w Monsterze. Tak, ja na pewno chcę też endgame, bo potem kurde odblokujesz te inne anomalie, inne potwory, mocniejsze i tak dalej. Także fabułę możemy zagrać razem, natomiast endgame ja pewnie odpadnę w którymś momencie, bo to hardcore jest. Po prostu. I tam to by też w endgame'ie dostaniesz też kolejne potwory, nie? I mi się to podoba akurat. Ja z tym nie mam problemu, ale ja mam teraz build naprawdę taki bardzo mocny. Na solo, na endgame bym chyba nie szedł, bo to dostanę od razu w pierdol, ale kuźwa tak w ekipie tam to, a jak wiem, że jak jest Chińczyk w naszej grupie, to zawsze wygramy. No tak, oni są miłośnikami tego. I... Czekaj, zobaczę, czy coś możemy kupić. Ale fajnie. Fajnie, że będzie nowy Monster Hunter, kurde. Ja taki tryb... Monster Hunter World mi się tak nie podobał. Iceborne tak samo, nie? Ale Rise mi się bardzo podobało. Jeden koła, to jeszcze... O, dająca wszystko. Nietykalność, dopóki spust jest wciśnięty na Gatlingu. To jest bardzo dobre. Na Gatlingu? No, ale ja chcę jeszcze na miotaczu ognia, może wybuchając. W ogóle twoje się energicznie zasłona na niąco już absolutnie nie póki spustki wejazd wciśnięty. Ja to jest, kupuję. To a jest... ja to mam już. Ja to już mam. Aha. Ty to jesteś bogacz, ja to nie wiem skąd masz te mam kasy. Jeszcze 7600 kasy. Ja to ciągle 5000 teraz mam i ciągle oszczędzam na coś. Obrażenie ze szelby są zwiększone. Nie kupuję. Ja wziąłem je. Szelby, poczekam jeszcze co potem będzie. Ja te różne rzeczy od razu kupuję i później będę ulepszał tamte już. Tutaj pamiętam, że jest dużo rzeczy i dużo rzeczy do znalezienia, trochę się trzeba pokręcić, żeby wszystko zebrać. No i ja dzisiaj też akurat jaka niespodzianka była, że DLC do Final Fantasy. O tak, ja w ogóle byłem w szoku, mówię, kiedy to DLC wyjdzie, nie? Na początku jak zobaczyłem ten filmik. Już jest, nie? No i już jest, no, a ja nie mam finala. No nic, ja sobie prawdopodobnie go załatwię, jak będą dwa DLC, to od razu dwa ogram. Za jednym razem. Wtedy gra też będzie tańsza, znowu. Tobie obydwa DLC ja razem zagram. Ja ten, ograłem już pierwszy DLC. No i jak twoje wrażenia? Kam czy jednak fajny? No. Krótkie. Czekaj, po tej walce. Dobra. Jeszcze ktoś? Już. 16 poziom. Tak. O, 2000, bardzo dobrze dostałem.
Dobra, zalety nowe. To sobie od razu zrobimy. Jeszcze brakuje mi do tego Gatlinga jednak. Pora. Otoczenie śmierci mogę wziąć. Mam 4 punkty. A ja już to mam wzięte. Odroczenie śmierci. Pięści weźmę e-combo. Kropka na D już też mam. Wykonanie 2 ciosów od zaraz. A, wzmocnione combo. O, to bym może wziął. Sterykać zamienia żywność. O, nie, jest ważniejsza tryb. Tryb przełamania jest. Przeładowania jest w tym, w rękawicy elektrycznej, to jest najlepszy. To ja sobie to biorę. Tego ulta ulepszam na maksa. Jednak później kompo wezmę wzmocnione. On jest w tej drugiej zakładce i tak, nie wiem, dalej. Tak, w tej nożce, ale co mogę też wziąć? Fala uderzeniowa i bardzo, bardzo straszne. O to ci chodzi? No, tak, tak. Ja to biorę. O, to jest do ulta. Ult jest... Wolę, żeby był jeszcze mocniejszy. Mam też to. Bardzo, bardzo straszne. No, to jak z tym DLC? Powiem ci tak. Jak lubisz Final Fantasy, to jest po prostu kolejna wieża. Ja kocham. Kolejne walki i super, nie? Ja kocham. To będzie, to ci się spodoba. Końcowy boss dał w kość. Można go zrobić. Tylko... No nie wiem, czy ci to zaspoilerować. Nie spoileruj. Akurat okay. Tej gry nie chcę. Tylko jedna rzecz mi tam brakowała, szczerze mówiąc. Ale tak to... Ile to DLC kosztuje? 40 zł? Tak. 40 patrzyłem. To... Bo ja się zastanawiam, czy już sobie nie załatwić, ale nie, ja sobie nie, załatwię. Nie, to potem będzie, bo ty masz będzie... opcję, żeby obydwa naraz kupić chyba od razu. Tak? Tak. To ile kosztują obydwa naraz? Na normalnej cenie 70? Nie znasz? A, okej. Okay. No ale to już poczekam, bo gra będzie tańsza nie, później gdzieś poczekasz, tam. Nie, to poczekasz, kurde, jak drugie DLC wyjdzie, może będzie znowu jakieś combo. Na 2 godziny to nie warto mi tam od razu się rzucać na... Pięta są no, i tak dalej. I faktycznie, ja 4 odcinki to zrobiłem, nie? 2 godziny, ja to w jednym nagraniu pociągnę pewnie to jedno, to echo. Nie, ale fajny, no, podobało mi się. Tu trzeba prąd podładować skądś, nie wiem gdzie mam jestem. Mam tutaj, a nie, masz to była bateria. Podobało mi się, no a się tam dobrze bawiłem, nie? No i to jest najważniejsze, no dopóki to frajdę sprawia, to jest ważne, szczególnie dla fanów, takich jak ja na przykład. Dla mnie to jest mega ważne, żeby gierka była, miała fan. Żeby to DLC nie było takie, nie wiem, słabe. Mi się wydaje, że musimy tutaj przejść. Było, że coś dodali, no nie jest drogie, no. Szkoda, że nie są większe. O, nie można się, przejść? Chyba się nie można. Też nie mogę. To jak mamy się wrócić? My coś tu obydwaj pominęliśmy. Brakuje mi tego elektrycznego pewnie rzeczy, nie wiadomo skąd to wziąć trzeba. Czekaj, to jest tak. Popatrz do góry, też odejrzyj się, bo może jakaś lina jest, one czasem zwisają. Niekoniecznie tu nie ma środku w tym wagonie, co ty byłeś z baterią, nic. Jakaś lina gdzieś zwisa? No chyba nie jesteśmy w glitchu, ja w to trochę wątpię, bo ja nie pamiętam, żebym nie, tu się zwiczał. Coś ominęliśmy po prostu. Coś musimy zrobić. To jest za wcześnie, żeśmy tu przyszli, ale to też raczej odpada. No nie wierzę. Dwóch nas jest i nie możemy odwiedzać tego znaleźć. Czekaj, może w ogóle się trzeba... Daj, tam. Nie, tam się tam nie da się nawet. Nie da się nawet cofnąć w ten sposób. Dobra, a tu? Jakbym strzelał. Juju, Mariusz. Juju. Tu jakbyśmy razem zeskoczyli, bo tu jeszcze może coś jest. Tutaj zeskoczyliśmy i to przeniosłeś no, ten wagon. Ale nie? Może coś jeszcze tu jest. Nie, nic. No kurde. No. Właśnie mój mózg zgłupiał, bo ja pamiętam, że robiłem to solo i ty robiłeś to solo i żaden z nas nie może teraz skojarzyć,
Jak to się stało, że nas tu zamknęło? Zaraz odpalę filmik na YouTubie. No chyba tak. Swoje, bo swój własny. A, nawet masz, dobra. A, całą serię mam i... Siema Kupson. O, siema Kupson. Chłopie złoty. Jak tam Avatar? DLC do Final Fantasy? Kuźma, ja sprawdzę no to nie, na moim sprawdź własnym. To na YouTubie, Bigos, bo ja też nie mogę znaleźć. Evil West. U mnie to sprawdzę oczywiście. Opera, Wims Reiter, napad na bank, obowiązki agenta, starzy przyjaciele. Co to jest w ogóle za misja tutaj? To jest gdzieś przedostatnia, to jest Statia. Możesz mieć to nazwane może, jeśli ty to nazywałeś tak, albo tu nie ma bossów, to jest horda generalnie, no i stacja ten, pociągów czy czegoś takiego. To jest przedostatnie odcinki, szukaj. Bo to jest przedostatnia chyba lokacja, no. Przedostatnią. Gdzie tu jest? Ja też nie widzę, już się kręcę dookoła. Ja nie. A Kupson się porwał na Avatara, no. No, wiesz co, im dalej, tym lepiej jest, kurde. Odkąd można lecieć, to jest super. Z jednej strony tu jest kabel w podłogę wsadzony. Dlaczego on jest akurat w podłogę? Nie no, pewnie to jest trywialne rozwiązanie. Dobrze, tylko, ja tu tutaj mam mój filmik i... Trywialne rozwiązanie, tylko my oczywiście... A może nas tu uwięziło? To kasę biorę, tutaj przesunąłem ten wagon. No i po tym wagonie. Na drugą stronę. To się kuźwa wydupszyło. Kasę biorę. A to jest po prostu przycisk, to nie jest na elektryczność, Bigos. Kurde, bo ja Jezu, tu nie mogłem używać. Już, musiał stanąć jeden przy drugim i to jest od przycisk, a nie bateria, tak jak wcześniej. Trochę nas oszukali. Ja też myślałem, że to jest bateria, nie? Dobra, ogarnąłem to, jak stanąłeś tutaj i szukałeś, to klikłem niechcący. Znaczy niechcący, stwierdziłem, że trzeba kliknąć może. Jednak dobra, to było bardziej proste się wydawało. Ja jeszcze nie mam ekrana, mi pisze zwiedza się super tą mapę. No spoko. Elo Dixie. Siema Dixie. O kurwa, jest ich trzech. No luz, no. Było dwóch, teraz jest trzech. Nie ma tego latającego, więc są mniej wytrzymali. O kurde, już jeden prawie leży. No mówiłem, że luz. Jest latający gówno. O nie, najgorzej. No i już mają tarczę, no. O jest. Dobrze, tarczę zniszczyłem. Ale jeszcze ten latający daje, jego się trzeba pozbyć. O, świetnie. Ucieka ode mnie, no. Jak dziadko weźmie. Dobra. Patrzę. Kurde, on nie. Dobrze, następny. Dobra, już pozbyłem się latającego. Już nie mają tarcz żadnych. Teraz nam pójdzie szybko. No dlaczego ja nie mogę odpalić ten supera? Czekaj.
Bo może teraz jak masz to najwyższy, to może od czterech teraz się tylko da. No, ja też nie mogę. Od czterech tylko się da teraz. Zablokowało nam się teraz. Bo tam jest wymaganie 4 teraz. Baterie. Na trzech nie odpalisz już. To taki minus. Muszę zaraz sprawdzić. Tak, tak, tam było, ja widziałem. Że 4 baterie są potrzebne. Dobra, to się podładujmy trochę na nich. Dobra. Ja już mam w sumie prawie też nie. Ostatni etap hardkorowy tutaj. No. No tutaj tak, pamiętam, że końcówka już była taka. Uch. To jest chyba. Czekaj, nie, nie, do tyłu. Nie? Nie chcesz? Dobra. To możemy się cofnąć jeszcze. Bo tutaj akurat coś będzie. Tak, tak, tam po bokach jest mnóstwo kasy raczej. Bo to jest skrzyneczka. Nie ma wagonu tu nigdzie? Nie, do wagonów się chyba tu nie wchodzi. Teraz. Czekaj, my spadliśmy z pociągu, tak? To tutaj... Tak. To tutaj, dobra. Okej, okay, chyba, chyba wszystko. Już nic więcej nie powinno być. Kasa. No, teraz $55, wstydziliby się. O, kasa. No dobrze. Tam już wziąłem Bigus. No to Rise of the Ronin, zajebiście, w marcu, a to jest już za 3 miesiące. Tak, blisko nawet jest. To, to jest już ja naprawdę blisko. Zdziwiony, że tak blisko. Ale oni to robią, nie? Tutaj DLC do tego, do... Ale to jest Koitek, bo chyba w Wulong Team Ninja chyba nic nie ma tam, dużo tam nie robi. Tak? Chyba Team Ninja nie, to jest Koitekmo. Aha, okej. Okay. Okej. Okay. Jak się nie mylę, ale mogę się mylić. O, Gatlingang, Tornado. Wzmocnione elektryczny pęk materiałowy buchowy w miejscu rzuconych. O kurde, no ja to jest tego, dobre, to ja kupuję. Ja tego nie miałem. Ja miałem wszystkie inne rzeczy na swoim endgame'ie. I wzmocniony kompresor, aż 3 bomby z pęku i 3 tornada. I to potrzebuje do tego ile? 8000. Więc potrzebuje 5. Więc TV, zbieraj. Dobra, to było tylko... Oj, szkoda, że nie kasa. Wolałbym kasę niż 2 życia, to mi z tego. To też a tu będzie hardcore, nie niż tych. A tu jest ich dużo. Macki są. Dobrze. Dobra, ja macka. A, bo dobra, bez różnicy. Ty już tam tego zabijesz? Nie? Dobra, nie, ja sobie użyję ulta. Ja już ulta też tam użyłem. No to są 2 macki. Tak. No tutaj trochę ich było, pamiętam też. To nawet na solo. Dobra, ten gość już leży. Mam go. Dużo leży. Zostały tylko matki. Dobrze, jedne matki też już prawie leżą. Już leży. No i dobra. Nowy poziom, 17. Znowu dawać. Ja chciałem combo. O, wzmocniony. Ale przed tym to nie jest ostatnia lokacja. Mnie się jeszcze kojarzy jeszcze jedna. Nie, jest, to jest już. Jest jeszcze jedna. Ale nie, jeszcze pod jeszcze dalej. Jedna jest taka. Nie wiem jak to powiedzieć. Nie, no przy teatrze, nie. No przy teatrze. Ja kojarzę teatr i jeszcze tą wcześniej. Zalety, to co my tutaj teraz weźmiemy jeszcze? Ja już sobie wziąłem combo.
Jakie combo? No to na pięści to się wzmocnione combo. Równowaga w pracy i życiu, nie, to nie chcę. Dobra, może ulepszony ja popatrzę co na chyba przyszłość. Chyba wezmę dobrą pasję, a potem krew i grzmot. Zamienia żywność w energię elektryczną. Potrzeba czyjś by zamienić 50, albo nie, to jest jakiś... Nie wiem, co tutaj już dać. To on wtórny, to mnie to nie interesuje. Ja bym dobrą pastę wziął, ale to... Potrzeba trochę. Hak grupowy. Przyłożenie to nie. Ostateczny sznyt. Wezmę ciebie. Chuj. Dobra. Mamy stąd wszystko? Tak, raczej tak. To już nic nie ma. Ja patrzyłem jakoś tak. Nie widziałem nic. Musiałoby być bardzo schowane. Czekaj. O. Ogień. Dobra, ja drugą stronę zrobię, bo tu chyba jest poboczne jeszcze rzeczy. To chyba nic nie było. A, skrzyneczka. Tu chyba może być atut taki. Wstykacz ducha, co to jest? To jest zaleta? Nie. Nowa skórka. A, dobra. A, dobra, to sobie zamienię od razu. Chyba ta ostatnia jest jak się grę skończy, tak mi się wydaje. Bo my ciągle ducha odblokowujemy, a ja pamiętam, że ja nie miałem tej ostatniej do końca gry. Ona się chyba na końcu gry dopiero odblokowuje. Ale też nie jest jakaś taka super... A, tam skórki mam w dupie, kurde. Ja lubię. Dobra. Tu pamiętam, tu jest skrzynka na bojlerze tym całym. Na tej wielkiej cysternie z wodą. Tylko jak ją wziąć, nie, jeszcze raz nie pamiętam, ale wiem, że jest. A tutaj musimy te... Chodź tutaj. Czekaj sekundę, kasę biorę. Już wracam. Tutaj potem ten link już rzuciłem na tą cysternę. A, tam jest. Dobra, widzę. Chodź tutaj. Kurwa, już mi to 3 razy powiedziałem. Dobra, wchodzę na cysternę. A nie, nie mogę bez ciebie. Akcelerator zaleto odblokowano tym razem. Jest. Zbieranie kapsuł. O, to jest dobre. To jest dobre. Spoko. To mi się podoba, bo to jest do stuna. To są spoko rzeczy. Chodź tutaj, to naciśniemy. Dobra. Ciskaj. Możesz to nacisnąć? Nie, bo to jest z energią musisz.
podejść do tego. Tutaj scenariusz. Nie, to jest respect. Na pewno? A nie, rzeczywiście, tak. Czekaj, ja to poniszczę, bo to pewnie... Tak, bo tutaj trzeba do góry na to stanąć. No, pamiętam właśnie. Ale jeszcze nie można, bo tutaj jeszcze do tego prąd nie dochodzi. Jest tylko tak? Ciach, teraz będzie prąd. No bo czekaj, czekaj. Nie, ja źle robię. Najpierw to chyba trzeba na to wejść. Tam chyba coś jest. Tak mi się wydaje, tak pamiętam coś. Nic nie tak, ma? Tak, to jest kasa. Tak myślałem. Dobra, to i teraz teraz można już to co ciągnąć tą stronę, co chciałem. A ty tam włączyłeś tą? Tak, tam to jest uruchomiony prąd. Teraz trzeba tutaj. Bo to jest tak aż do połowy idzie, widzę. No dziwnie się to uruchamia z tego co pamiętam. Siema Mariusz. Dobra gra, ale mnie znudziła. Wiesz co, ta tutaj ona nie jest aż tak zła, szczerze mówiąc. No i krótka jest. Zwłaszcza, że w koopie jest spoko zabawa. Ty tam musisz sobie jeszcze coś nacisnąć gdzieś. Bo prąd tylko idzie do połowy. Czekaj, tak, jest przycisk u mnie, czekaj. Ale to nie było na czas? Ciach. Chyba nie. Dobra, jak ty tam wróciłeś? Chwila, moment, bo ja nie tam musisz znowu z powrotem z tym... Wózek. Wózkiem i tam masz potem przejście. Dobra, okej. Okej, tutaj w dwójkę musimy. Dobra, to chwila, bo ja muszę... Mogę pchnąć to dalej? No pchaj, gościu! To ty nie jadłeś śniadanie? Dobra, już został. Kiedy nowa postać w MK1? Stary 14. 1-3. Tak, nie pomyliłem daty. Moje ostatnio mylę daty. Przepraszam. 12. Nie, sorry, 14. 12 jest Wulong. 14 jest Quan-Chi. Chyba potem też nowy sezon. Więc to zagram sezon. Dobra, tutaj widzę spodyścia. Dobrze. Kurde. Okej, tutaj będzie hardcore. Tak, to będzie już trochę. Też pamiętam. O kurde, to są te. No i latający. Już im tarczę dał. Jezu, co chwilę coś mnie włapie w ten. No bo on na górze, który strzela, nie? No czekaj, ale chcę się pozbyć tego starczami. Okej, mam go. Dobra, ten na górze na razie mnie nie będzie przeszkadzał.
Dobrze, w ubłajających już załatwiłem. Kolejni przyszli. Kurde. Ja pierdolę. Parku. Stanuję. Dobra. Jezu, przestaną mnie łapać macki. Makabra z nim jest. O. Jeden leży. Dobra, ja też jednego zrobiłem. Tornado! Drugi też leży. Znowu wybuchowi. Ale ci dupsko ratowałem. Wcale nie, pełne życie miałem. A jak gra Robocop? Mi się bardzo podoba. No, i mi też super cameo. Tak, ale będzie później. Chyba będzie o 2 tygodnie później. Zawsze tak mają z tymi przydupasami. A Robocop mi się podobała. Ja z tym można kupić za 100 tą grę. Robocop więc... to jest w ogóle majstersztyk. Nie, wie, bardzo dobra grafika na kompie. Tutaj nie. Trzeba chyba iść. Ale to jest tak jak, wiesz, oldschoolowy Robocop 87 roku, nie? To ma ten klimat. Dobrą cześć oddali tej grze. Tak, tak. Po prostu jest tak, jak nie. Powinna ta gra. Ja się tam dobrze bawiłem. Mam nadzieję, że Rambo zrobią remake'a, że jakieś tam powstaną inne gry. Ja w sumie nie wiem, czy oni Terminatora robili, czy kto robił Terminatora. Tak, to jest ta sama ekipa, co Terminator. Tu się nie da, Bigus. Za wysoko jest. To jest ta sama ekipa, co Terminator robiła. No właśnie, więc ja zastanawiam się nad ograniem Terminatora w ramach tego, bo wydaje mi się, że Terminator też tam... Znaczy, w końcu w Terminatorze były tam cholera jasna, fioletowe te... laser, tak jak było w filmie. No, ja chyba zagram w tego Terminatora w tym razie. W którymś momencie, znaczy się. Musisz do mnie przyjść. Już. Czemu mi samouczek, kuźwa? Ja też dostaję te pop-upy samouczkowe, nie wiem po co. Na końcu gry. Końcowa, ja pamiętam, koniec gry. Ja też pamiętam, że to mnie jak solo grałem, to też mnie to irytowało. Kurczę, koniec gry, tutaj już wszystko wiesz w zasadzie o tej grze. Jeszcze cię tam uczą, nie wiadomo czego. Tutaj się na dół idzie, gdzie byliśmy, tutaj tak samo. Jeszcze jedno, żeśmy nie poszli miejsce. Ja nie wiem, czy to w ogóle ma znaczenie, ale chyba... Tu można no, tutaj jeszcze... do góry. Tak, tu jeszcze można. Także, no mam nadzieję, że Rambo na przykład zrobią. Wszystko chodzi też o prawa autorskie, nie? Jak Rambo by zrobili, jakby się zajęli tymi filmowymi, nie wiem, Sylwestra Stallona, Rambo, te filmy takie zrobili, te stare, bo widać, że im to idzie, mają w tym jakąś tam... Jakoś potrafią odwzorować te filmy, więc... Czemu nie? No dobrze zrobili, no Jezus. Mam nadzieję, że po prostu więcej pójdą w tych starych filmów. Jak już się w tym sprawdzili, to niech zrobią po prostu. Będą takim studiem, które zrobi z tych fajnych filmów. No, wykonali dobrą robotę, na pewno też jakaś wytwórnia. Albo oni, bo to są Wild Hawks, nie? Nie, to jest tutaj Wild Hawks. Ich tam też nie pamiętam, kto to zrobił. Ja też nie. Ale może potem większe budżety. No miejmy nadzieję. No.
Jeśli ktoś będzie chciał zainwestować, żeby zrobili fajne stare filmy, dali im cześć znowu i... Bo to jest dalej to, ale to nie jest mniejszy AAA gierki, nie? To są normalne... Wiesz, takie... przy takiej jakości to dla mnie to nie ma znaczenia, czy to jest AAA, czy nie. Jak są tak już dobrze wyrobione... O, chyba mogli już kupić. Czekaj. No. Ulepszenia. Zerknę na co ja zbieram. I kurde, Tornado sobie... Nie, 87... Kurde, potrzebuj stówę. Mam ci pożyczyć? Jakby się dało. Bo ja mam i tak do swoich daleko strasznie. Idziemy. Czekaj, tak, już idę. Patrzyłem. Dyn. Czekaj, sekundę, nie idę za tobą. Bo tu mam jeszcze coś. Nie, bo tam nie można nawet iść. Aha, dobra. Tam była ciemność. Ciemność, widzę, ciemność. Ta gra mi strasznie w tym miejscu mi przypomina strasznie Hunt Showdown. Nigdy nie gram. Ale ty sobie zdajesz sobie, że Hunt Showdown i The Finals to są gry PvP generalnie. Tak, wiem, ale wiesz, jak z tą tam grami, od razu ci powiem, kuźwa, ja mam dwie lewe, kuźwa, palce do takiej gry, dostanę w pierdol, no. I będę się, kuźwa, czuł Bogiem, jak jednego zabiję. No, tak będzie. Generalnie ale... tam tak jest. Ja też byłem, mimo tego, że ja gram w FPS, ja byłem zagubiony w tym, tak, ten gość, tak. Ja byłem zagubiony trochę w tym The Finals, bo tam taki chaos jest. Jak niektóre gry mają tak, że można cię atakować z jednej strony czy coś. Tutaj można przez sufit, przez ścianę, można granatem, może coś wybuchnąć, możesz w coś wejść. Nie wiesz jeszcze czym co się robi. Taki chaos jest straszny. Zobaczyć, nie. Nie no, spoko, no to gra dla fanów, oczywiście. Tylko mówię ci, żebyś się nie denerwował, że będziesz ginął, bo tam... Ja tak i tak będę się denerwował. No to usłyszycie wszystkie możliwe, całą łacinę. Cię śmieję, bo to nie są gry, w których tam ktoś się lituje. O której mam to... A w Hunt Showdown to jakbyś sobie załatwił, to ja z Rychem mamy, to możemy zagrać. Ja w sumie jeszcze na swoim aktualnym komputerze nie grałem w Hunt Showdown chyba. Albo grałem może jedną grę. Okej. Grałem na poprzednim, co miałem, nie wiem, ledwo 60 lat. Niby 40 minut jeszcze. Okej. Tak, tego bossa ja pamiętam tutaj. No ja go szybko zrobiłem. Dobra, stun. Wow, złapał mnie. Tak, dotknął ciebie. Tak, dotknął, a jak mnie dotknął, to... Nie w dozwolonym miejscu. Nie, za ramię mnie tylko zdążył złapać, bo później to czas zrobiłem. Stun. Dostałem na twarz. No jak dotknie to kurde to boli. Dostałem na twarz. Ale życie nam się zwróciło. Długa faza. On to nic jest. Tam ostatni boss to jest najgorszy. Doskonale pamiętam. No ostatni to jest upierdliwy. Okay.
za bzdura? Pięściami go bigos tam. Stun. Ciebie jest? O, dzięki. No, na mnie raczej, no. Teraz na ciebie. Stun. O, no i już chyba. Już nie, trzecia faza nawet. Trzecia faza. Tarczę ma. I stun się poszedł jebać, kurwa, u mnie, nie? A. Luz. To jest niewrażliwe? Tak. Nie pamiętam, co tu trzeba zrobić. Dobra, opadł. Teraz można go bić. Łoń. Ktoś zamawiał podpalonego bossa? Trzeba strzelać do tych, co otwierają te. Dobra, już. Wow. Kurczę, no odpaliłem ulta, on akurat. Biga zawsze trafił to, co ja bym namierzył. Dobra, stuna ma jeszcze. Serio, stun nie zadziałał? O Boże. Dobra, on już prawie żyje. Ja wiem. Uważaj. No to ja muszę uważać. Nara! Dobra, leż. Mamy go. To nieźle nagram MGS-a trójkę, uch. Już dzisiaj przyszykowałem z modów do dwójki filmik. No już tylko muszę go sklecić, bo już wszystko mam. No to git. Trójeczkę sobie zacznę. Piwo sobie otworzyć, czy nie? Otwieraj piwo, Bigus. Nie. Będziesz myślał, zastanawiał się. Wczoraj wińsko piłem, jeszcze też. Widzę, że rozpędziłeś się troszeczkę. Przedwczoraj, kurde, na streamie 3 piwa wypiłem. Nie, 3 pi... Nie, 2 piwa wypiłem. Chyba 2. Ogólnie 3 piwa wypiłem, tak, bo kumpel czteropak przywiózł, to my w dwójkę po jednym, a potem na streamie 2. To jest ostatnia lokalizacja. Chyba tak. Bo tu się na początku walczy dużo, a później się wchodzi do środka i jest w końcu te... W końcu ten boss ostatni, tak? Ta maszkara. Chyba tak jest.
Tylko, że tu się sporo walczy, bo najpierw trzeba na zewnątrz wszystko wyczyścić, zebrać, później się wchodzi do środka i w środku też się walczy z hordą. I dopiero jest boss. What about Mr. Harrow? Want to be upset that we've stolen his government-issued vehicle? Harrow can suck my fat dick. Yeah, exactly, kid. Chodzimy z buta. Dobra, wielki finał, Bigos. Tam jest Gatling Gun, nie? Wiem. Tylko się trochę schowałem. To musimy przejść. Tu. Musimy w dwójkę być. Czaję. Chciałem zobaczyć, czy tu czegoś jeszcze nie ma. Oj. Puścisz mnie? Dobra, okay, puściłem. Okej, mam, ja sobie kupię. Coś jeszcze ja mogę kupić? A, u mnie jest za mało pieniędzy, to jak nic. Ja kupię sobie potrójny ładunek i 3 kurde tornady wyrzucę. Mhm. No, popatrz, ile tutaj jest. Maybe I could slip around past them. Nie, wpadniemy. Tutaj, ja też pamiętałem, że tutaj... To ty... Przeciwników by ci dali omnieć, aha. Zaleta, 18, miło. To już bierzemy, tylko co? To, co nam się odblokowało. A, kapsuły, tak. Zbijanie kapsuł. Akcelerator. Pręd. Co? No pręd tam. Tak, akcelerator, to jest to samo. Zbijanie redukuje czasu prędu, tak. Dobra, ja zaoszczędzam kasy, bo na razie nie mogę tych nic kupić. Biedny jestem. A, no, witamy w klubie, kuźwa. Jak student. Śmieszny ten skok był. Oj, tylko pistoletem chyba to można sięgnąć. Kuszą mnie to nie sięga. O nie, znowu walka. O nie. Kurde. Okej. Gatling gun, to już jest. Oj, jest i piwo. No i teraz to możemy śmigać. Czyżby ci żona przyniosła? Tak. Ona słyszy cię. A na pi, kurde. A tu też szyn jest. Ja to nie mam takich radytasów. Ona mi, kurde. Po prostu w myślach czyta. O. To schemat powinien być. Do czegoś. Promień śmierci. Do Gatlingana, tak, pamiętam. Oj, to chyba ja na to będę teraz zbierał. Promień śmierci jest OP.
Szczególnie, że możesz tego używać, jak jesteś nietykalny, więc tym bardziej. No bo ogień zmienia się w promień zadający ogromne obrażenia, co powoduje, że przeciwnicy eksplodują. Spoko. Tak, to jest, mam kurwa dwa kufry. Jeden kufry to jest piwo, drugi kufry to jest kuźnia herbata. No, no naprawdę. Kuźnia. Który jest który tutaj? Powąchaj. Czekaj, pierwsza pianka. Teraz za bogaty. Dawaj na dwa kufle, Bigus. Na bogatości. Dobrze. Nawodnione. Kumpy przywiózł to, kurde. Tak to mało piwa kupuje. On ci beczkę przywiózł? Nie, chyba sześciopak. Dobra. Sześciopak. No i w sumie u mnie mało znajomych kupuje sześciopaki, tak szczerze mówiąc. Ale była akurat promka w tym, co szom. A, chyba, że chyba jest zakupy, rzeczywiście. Jak promocję słyszałem, to tak, moi koledzy z pracy przy promocji chyba coś kupowali, ale tak bez to nie. Co tu się dzieje? Impreza dużo. Dobrze. Dwa macki. Dwa macki? Tak. Na miazgę. A ty słuchaj, a ty wiesz, czy Doom Eternal ma koopa? Chyba nie. Chyba nie, bo nie widziałem go w ogóle na listach z koopem. A jakbym miał, to bym na pewno ci... Na pewno bym dopisał go do tej listy i bym ci podawał. Bo Doom to, kurde, w koopie to bym jeszcze ograł. Bo ja w Dooma jedynkę ograłem, Eternala nie ograłem, więc ja bym go dopisał do koopa, jeśli bym miał. Wydaje mi się tak na 90%, że nie ma. 10% to może być błąd. Ja to szybko sprawdzę, żeby to mieć. Możesz sprawdzić. Możesz sprawdzić. Moim zdaniem na 90% nie ma. Ale no, mogę się mylić. Ale sprawdzałem to dosyć tak obszernie wszystko. Doom Eternal. Sieciowy PvP jest tylko. No właśnie. Okej. Z takich gier to tylko Sirius Sam, ale on jest Boże Święty, jak inny w pewnym momencie. Ty tą skrzynkę ominęłeś. No i dobrze, że ty tam jesteś, dlatego gramy we dwóch. Zniknij oczu, coś tam było, dostaliśmy. Ulepszenie, a zobaczę co to jest. To jest do Gatling Gunna. Wypuszcza z siebie jeszcze więcej naboi na sekundę, a jego serie trwają o 25% dłużej. Mógłbym to kupić, ale z drugiej strony promień śmierci wtedy nie będę miał. A promień śmierci chyba jest lepszy. Zamknij oczy, Gatling wypuszcza z siebie jeszcze więcej naboi na sumnego serca. No, kasy nie starczy, ja kupuję. Albo nie wiem, czy pod jakiegoś respeka nie zrobić, nie? Ale Gatlinga mi się bardzo długo ładuje. To prawda. Tutaj to pamiętam. Tak, to jest. Tutaj się zaczyna bullshit. Nie, no, dwóch nie będzie tak źle. Tu narzucam. Dobra, luz, fajnie. No ja ulta odpalę, bo to
Dużo nas jeszcze przeciwników czeka. Ja też odpalam. To jest. Ja muszę. Gatlingany, nie? Nie mogę Gatlingana wybrać. Nie wiem dlaczego. Ja mam zniczowany coś. Dobra. Nie można tego zablokować. Aga, 19 poziom. Kurde, jak to tutaj leci. No, tutaj tak. Dobra, z góry zabić. Jeszcze? Żyje ten jeszcze, czy nie? Jest oszołomiony. Mi się wydaje, że można je tylko oszołomić. Nie, wybuch już. Muszą wybuchnąć. Tak? Tak. Oni wybuchną, to już tego, tamtego też. Jak będzie miał te... Trzeba każdą tą kulkę trafić. Koło znaczy się. Aaa! No. Bo to się sypie, się. Tak. Tamtym chyba po tym to można. Tak, zabierać. Później tak, musi się najpierw tutaj ta lokacja zmienić. No to panie, tutaj masz bombkę. Ale dlaczego ja anuluję mi? Ja nie mogę tych skillów używać. Jakieś wejcie. Zrób alt-tap i z powrotem alt-tap może. Tak? Nie. Dalej nie działa. Nie wiem dlaczego, ale mi te skille... Nagle nie mogę Gatlinga używać, nie mogę ognia wyciągnąć. Jak próbuję strzelać, to mi canceluje użycie. To może... To co, restartujemy? No chyba okay. Tak, bo na ostatnim bossie, jak ja będę miał takiego klucza. To wiesz co, ja to jak ja będę miał takiego... Żeby ten... Cutscenka jakaś była. Tak, tak, ona się lokacja zmieni, dopiero możemy tak. Rzeczywiście. Nie. Coś jeszcze? Tu jest jeszcze. Jeszcze coś tu jest? Dobra, i teraz wyjdźmy, bo ja nie mogę nic używać z tych swoich. No tak, 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 po tej cutscence. No i... Tak, tutaj, teraz. No, teraz powinniśmy. No albo ty wyjdź i potem ty podłączysz, albo ja do ciebie dołączę. Nie wiem, czy tam nie ważne, zrestartuj gierkę. Do menu głównego, dobra. Spróbuj mnie teraz doprosić. Nie zapomnij, ja muszę do ciebie, bo mi się akurat... Dobrze, pójdę też do lobby i dołączę do ciebie. Nie dołączysz, bo nie mam, nie założyłem, tylko ty możesz założyć. O, zapraszasz mnie, dobra. Spoko. Może mi się teraz odgliczuje, bo to już grube było, nic nie mogłem korzystać z niczego. Gdzieś tak po środku walki się zgliczowało. Mm-hmm. Dzisiaj na szczęście nie ma tych gliczów z dźwiękiem, o dziwo. No faktycznie nie ma. Ja mam trochę inne glitche jak zawsze. Jak? Czekaj, zobaczyć muszę. O, tak. Teraz tak. No to ci się coś tam... A, to musi mieć raz, to możesz też bombkę tak, rzucić. Tak, czekaj, skrzyneczka. To co zrzucę? A, już zebrana, dobra. Działa teraz, ta? Tak, teraz tak, teraz wszystkie mi działają. Tak to były zawieszone. Tu nic nie ma, to kasę mamy zebraną już. Czekaj, to zobaczmy, czy możemy coś kupić. No ja mogę Gatlinga mogę kupić. Kupuję Gatlinga. Tego lepszego. No jednak się przyda. No i mamy te musimy. Czekaj, jedna jest chyba tam, gdzie była skrzynka, czy nie? Albo... Nie, tu nie ma. Wszystko jest na zewnątrz. Mam dalej. Tu jest jedna. Ciach. Tu są trzy albo dwa, nie pamiętam już tak dokładnie. Chyba dwa. Dwa są. Jeden wiem, gdzie jest tak mniej więcej. Tu chyba tutaj też... na górze jest. Też trzeba było zniszczyć. Ale mi się wydaje, że chyba nie trzeba było gdzieś do góry iść. Albo czekaj. Mam. O, masz, dobra. Odpowiednio się trzeba było ustawić.
będzie live z Skull & Bones kolegą. On jest za darmo Skull & Bones, czy nie. Płatny? Płatny. Ale Ubisoft Plus można wziąć, nie? Na jeden miesiąc. Za 60 zł. Jak wtedy, powiem tak, jak będziemy mieli ten miesiąc, to bym te Ubisoft Plus, bo to tam było, co mnie było jeszcze w tym Ubisoft Plus, bo coś mieliśmy ograć. Z Ubisoft Plus nic. Z Game Passa. Czekaj. Awatara. Awatar jest z Ubisoft Plus. A, Awatar, to jak kupię Awatara, to wtedy. To wtedy rzeczywiście możemy też Skull & Bones spróbować. Tam parę streamów. Z 1, 2, nie wiem. No, teraz Gatling robi damage. Zaklinowało mi się. Okej, okay, już jest git. Widzę, że każdy torwa sobie swojego zioma. Tak. Mam swojego. Czy ja już mam glitcha znowu? Bo już nie mogę dynamitu wyciągnąć, chyba. No nie mogę tego dynamitu wyciągnąć, ale dobra, reszta mi działa szczęśliwie, to na razie niepotrzebny jest ten restart. To stun. Dobra, dynamit już mi działa, spoko. Nie wiem dlaczego. Może się nie naładował. Nie, był naładowany, a nie mogłem go użyć. Chyba, że na szaro musi być, no ale tyle czasu. Był pełny pasek i nie wiem dlaczego się nie, wiesz, nie doładował. Dopiero po walce się wróciło. A Skull & Bones, stary, to jest to z piratami. Tak, ale to bym, chętnie bym to zagrał w koopie, kurde. Ale na premierę, nie? Jak na premierę? Już się, przecież ta gra wyszła chyba. Co ty gadasz? Oni to cały czas przesuwają. Tak? Ty myślisz o Sea of Thieves. A, no może mi się mylić, tak. Skull & Bones to jest z Ubisofta, to jest nowa gra będzie. Oni to rok już przesuwają. No jak coś to graj na premierę, ja to mówię, no czekam tam do Awatara, nie? Tam. Kupię tego Awatara. Przy okazji Skull & Bones i nie wiem, czy coś jeszcze nie jest w Ubisoftcie, co bym chciał zagrać, tak sprawdzić. Mirage? W sumie w ramach tego abonamentu nawet Breakpointa moglibyśmy sięgnąć, ale ta gra miała problemy duże, ja pamiętam. W becie. Ten Breakpoint, ten co są ten... Tam Division, jest kop. To nie jest Division, to jest Ghost Recon. Tak, wiem. Jak... Tam Wildlands nawet jest chyba. Tak, kop. Wiem. Breakpoint była druga część, a Breakpoint... Chyba można zgliszować na początku tego bossa i już kurwa w 15 minut skończyć grę. No to 15 minut grę gramy tylko. Nie, no żartuję. Ale mi się Wildlands i Breakpoint mi się nie podobały. Czaję, nawet mnie, bo obydwa nie skończyłem, też... bo to takie jakoś dziwne to było kurwa. No dużo się latało, jeździło, wolne te misje były, mnóstwo takiego chodzenia, bardziej niż strzelania nawet. Tak. Nie było żadnych szybkich tych
punktów podróży, tylko musiałeś sam zapylać przez całą mapę olbrzymią. Pustą do tego. Dokładnie, nie. Mi co akurat tam... No mnie to tak zanudziło. Słuchaj, na śmierć. Jak coś, to możemy nawet też The Division dodać do naszej listy. Oj, The Division 2. Powiem ci, że mam... Ja skończyłem tę grę, ale teraz aktualnie nie mam ochoty w to zagrać w ogóle, dlatego ja nie... Ja tak samo nie, nie wpisałem. Ale wiesz, można tam akurat wpisać, żeby tylko tam było i może kiedyś, kurwa, się napniemy, o kurwa, zagramy, nie? No, może żeby kiedyś tylko tam pisało, nie? Bo ja nie mam tego nagranego, rzeczywiście, może kiedyś. Do jedynki, czy tam do dwójki, może wrócimy. Stary, jak ja cię przekonam do Nio, to ja cię przekonam do wszystkiego. Ale ja się będę tam męczył w tym Nio. Nie. Nie, do wszystkiego nie. Ale w ramach abonamentów to trochę bardziej mnie można przekonać, jak abonamenty są. Ale będą gry, które na pewno nie będą. Ale to jest też ten... Division to jest... A, to jest Activision, nie? A, nie. Chyba nie. Ubisoft dalej, ale ja nie wiem. Ubisoft? Jako. Tak, Ubisoft. No to kurde, to będzie Ubisoft Plus, nie? Już prędzej, że The Division, to ja bym Future Soldier przeszedł. To jest... O, nie, nie znamy tą grę. No to jest takie jak właśnie The Division, ten, tylko że misję grasz. Znaczy, The Division mi się tak akurat nie podobało, pamiętam, bo ograłem to kiedyś z kumplem na PlayStation, bo były chyba bardzo tanie tam dorwanie, i ale ja lubię magię, ja lubię małpy, ja lubię niedźwiedzie, ja lubię kurde szable, ja lubię Nio, bo Wulong, nie? A ja nie lubię drony, ja tak nie lubię kurde takie... No to Modern Warfare ci się nie podobał, ten nowy pewnie. Proszę? Modern Warfare ci się pewnie ten najnowszy nie podobał. Znaczy wiesz co, to ja tam tylko kampanię gram. Kampanię okej, okay, duży wybuchy idę. Połowa misji była takiej, czułem się jak pół open world, tak gdyby był... O nie, wielki finał. Nie. Tutaj będzie też dużo. No to tamten ci się... Advanced Warfare chyba to się nazywa tam. To ci ten Call of Duty by nie podszedł i... Taka... Crysis mi się na przykład podobało, nie? O, Crysis? Nie, ale Crysis to spoko, bo Crysis miał fajną kampanię i w ogóle... A, ostatnia misja. I ma... Wiesz, że Crysis 4 jest w produkcji. A, coś tam mówią, ale... No to zobaczymy. Dla mnie, według mnie jest, bo to Crytek sam tam chyba potwierdził. Tak, Crytek. Więc dla moim zdaniem ta gra wyjdzie. Tylko kiedy, to już nie będę zgadywał. Tutaj było przejebane. Te. Dokładnie ta lokalizacja. To z bossem tak się nie pierdoliłem jak kuźwa tu. O, stun. To jest zgliczowany chyba. On cały czas chodzi. Dobrze, już nie. Nie, oni życie mają. Dopóki mają paski życia, to nie są. Stan! A, mogę się tak i tak teraz wyleczyć, jak mam tylko baterię. To jest spoko. Dwóch jest dużo łatwiej to niż solo. Mam go. Hell yeah.
Dobra, pomogę ci, Bizus, bo widzę, że się męczy. Ja się nie męczę, ja się tutaj bawię. Wiesz, że to takie przerąbane. Jak w piaskownicy, kurde. Muszę ci trochę pomóc. Dobra, pierwsza fala. A tak, bo jeszcze ci byli. Kurwa. Dwa wampiry, nie? Trzy są. Nie są dwa, to są trzy, Bizus. Aha, jeszcze lepiej, trzy. Kurwa, też tu napuściłem. Luz, ja dwa tankuję. No dwa są. Trzy są, Bigus. Z jednym walczysz, a mnie dwie atakują. Faktycznie. Ja wiem, że ty widzisz swojego przeciwnika, ja widzę dwóch. Nie, ja widzę kurde kilku, ale... Może oni się kurde zmieniali. Dobra. Uuu. Mam nadzieję, że tobie dobrze idzie, bo mnie to trudno strzelać, jak oni mnie według atakują. Stary, kurde, jest okej. Ja wiem. Jest okej. Ty jesteś hostem, więc... Oni się leczą jeszcze, kurwa, nie? On się leczy. Stun. Ale to będzie długa walka, ja już to czuję. Ja ledwo do połowy doszedłem swojej, bo mnie dwa atakują, muszę tańczyć. Ja mam więcej niż połowa, ale chłop się chyba dwa razy tak wyleczył. Dobra, okej. Okay. Postaram się im utrudnić leczenie, ale ty musisz jednego tam skończyć. Tak, ja zaraz go mam. Ja będę blokował im tylko te chwile. Prawie mam. No luz. Ja im blokuję healę tylko w zasadzie i coś tam próbuję damy wtedy. Dobrze, mam go. Idę ci już pomóc, bo widzę, że kurde się męczysz, nie? No z dwoma ta. Mało przyśmieszę. Spokoju nie ma. Dobra, to ja się podładuję. Blokować te heale, bo to gorsze. Te to oni przesadzili z tym. No ty to jest przesada, no. Uff.
Makabra to jest. Dobra, no koniec tego leczenia. To jest chyba hardcore jak. Na mucka taka, że... Jezu, ci się uleczyli do całkowitego tego stun. Dajesz go, spróbujmy jednego wykończyć, tego. Tak. Mamy go, dobra, okej, leży. Dobra, został jeden. Jeden. To teraz łatwo będzie. Teraz to spacery, kurwa, po łące, kurwa. Teraz skakamy po łące, kurwa, z nim. Stun. Dobra, nie już. Dobra, jest tu na zostawię następną lokację, już nie będę na nim marnował, tak. Życie nie ma. Leży. Kurde, 20 lewe. No nareszcie. Zbrałem tą kasę. Ile rzecz można. Teraz będzie finałowy boss w sumie. Skull and Bones. W ogóle kiedy Skull and Bones wychodzi? Chyba też... Skull and Bones, 31 marzec. Ja chyba... Ten boss miał pociski ostatni, chyba miał. Ja chyba sobie wezmę zaporę kulu. Ulepszenie, mam 9 koła. Ja sobie wezmę zaporę kulu odporną, bo ja chyba nie widzę nic sensownego tu. Ja nie, nawet nie wiem, co tutaj mam wyjąć. Nie wiem, co mam wziąć. Ja wezmę zaporę kuloodporną. Chyba ten ostatni, bo strzela, ja będę blokował jego pociski ręką, więc dla mnie chyba to lepsze. Dwie zalety dostałem. No, tak, już mogę ulepszony blok. To ja biorę ulepszony blok. Chyba też wezmę. Bo to, ten boss chyba ostatni też tam strzela, pamiętam, to jak będę nie, mógł blokować. Nie, ona macha kurwa nogami. Coś mi się wydaje, że też nie mam pociski. Czekaj, jeszcze 9 koła. Ja to chcę jeszcze wybrać. Albo będzie jeszcze ta kasa? Chyba, że level bijemy. No tutaj jest jeszcze trochę kasy. 300. Szkoda, że tak wcześniej nie dawali tak dużo. Znowu 300. Patrz, pakują nas. Święta. Tutaj jest jeszcze skrzynia. Święta. Dawać. Dobrze. 450. To, czekaj. 4000. Jeszcze nie wchodźmy tam. 3000 stalowe pięści, 8000. Mam ulepszone, mam 10 koła. Kurda, potrzebuję. Nie, 300 mi brakuje, żeby na pomnik śmierci mieć, nie. Lepkie bomby. To w ogóle nie znaleźliśmy. Jedną skrzynię nie znaleźliśmy. Lepkie bomby. Albo pięść. Wyklęć dobrze nie eksploduje po 3 sekundach lub po ponownym użyciu. Przeciwnicy oklejony wybuchami eksplodują przy kontakcie. Więc co, ja to wezmę? Też chyba wezmę lepkie bomby, bo tu nic innego nie widzę takiego.
Dobra, wezmę te lekkie bomby. Jeśli też. Jeśli Gatling Gunga nie mogę wziąć, tutaj nie, to ja wszystko wykorzystuję już. Dobra. Ja też, bo ten fight i boss. O, wezmę. Już, kurwa, biedne. I co mam z tymi dwa kołami? Mam 2800, nic z tym nie mogę zrobić. No, Erychu dzisiaj też już szlanie ma ze znajomym. A? To już wysłał ci kwa zdjęcie pisiochka? Nie, napisał mi. A wy w tym, jak mogę się zapytać, jak możesz to oczywiście powiedzieć. No. Wy w tym samym mieście mieszkacie? Inaczej nie. Zapytam się. Nie, to jest w ogóle... On... Wy się on... znacie też... Ten. Z Reala się znamy, bo on przyjechał do mnie i mnie zabrał z mojego miasta, kumasz? Aha. A my żeśmy razem pojechali na wakacje na tydzień? No coś a. 5 dni, tydzień, coś takiego. I on przyjechał samochodem po mnie i żeśmy pojechali. No po drodze akurat spoko. Z drugim znajomym tam. I byliśmy w trzech na, na takim wyjeździe, no i spoko było, no. A, jeszcze tutaj to jest więc walka i nie mieszkamy w tym samym mieście okay. W ogóle, tylko daleko od siebie nawet. Ale widzieliśmy się w realu, więc. O, ten blok jest dobry, właśnie mi wszedł i wszystko dookoła zablokowałem. To jest misja, aby się naładować tylko. Znaczy walka, no. A nie, już gruby jest. Dobra. To ja odpalę i lecę, odpalę ulta. Nie marnuj małych, tylko dawaj ulta i na duże od razu. Żeby szybciej ich zrobić. Dobra, teraz wrócę do małych się naładować. Będzie szybciej. Dobra, tego ci zostawię. Tam jeszcze jakieś małe są. I tak będzie szybciej. Małymi się doładować, dużych wykończyć. Jeden duży leży. Dobra, już mam pół, drugi teraz będzie leżał. Stun. Co ten stun taki krótki? To co się... Nara. O, masz go, dobra. Szybko poszło. No, szybko poszło. Już koniec. Finał. Bo z finału i został. To na finał. I'm so glad you're here to witness this great change. No i czasowo całkiem dobrze to wyszło. Ile 4 streamy, nie? No. Powiem ci dokładnie ile. To są 2 godziny. Powiedzmy, że za to będą 5. 7,5 godziny. No. No taka jest długość tej gry mniej więcej. No ale z drugiej strony my też wiedzieliśmy w co pakować, zdaliśmy tą grę. Gdybyśmy ją pierwszy raz widzieli, to plus 2 godziny. No coś takiego. Dokładnie, to jest ostatni boss. Oj, dobra. Gramy, a ja tutaj chcę na telefonie katlenkę czekałem. It's a
Kurde, jak ona okay, tak szarżuje, to ja ją nie widzę. No, ja nadążam, ale też muszę dużo ruchów robić, dzięki. Super, że ten działa. Dobrze, że ten w ogóle nie działa. Dobra, chyba jest lepszy, żeby przerywać jej te najgorsze ataki, wiesz? Zostaw sobie go na najlepszy atak. Jak będzie spamowała okrutnymi atakami, to tam. A co, stuna? No, jak będzie rzucała taki atak obszarowy jakiś większy, to możesz rzucić, żeby po prostu nie rzuciła jakiegoś. Gatlingana teraz odpali czy później? Teraz odpalaj, bo on się i tak regeneruje, szkoda czasu. Gatlingan się nie regeneruje. Regeneruje się powoli, jak damage robisz. Mi się teraz naregenerował. Pierwsza faza. W ogóle nie pamiętam, że ona miała drugą fazę. A rzeczywiście. Tak, ona coraz większa. Coraz bardziej. Ile ona się ma wydziela? Faz? 4 czy 3? No, mi się wydaje, że to jest jedną trzecią, czy jedną czwartą mamy. Ten ruch jest przejebany. Oj, dostaję nim. Dobra, zdążyłem, ale było gorąco. Jak potrzebujesz stuna, to powiedz, to teraz naciskam. No ci powiem, co mi. Jak te szarże robi, to możesz robić, ale to jak zacznie, nie? Jak pierwszą szarżę taką zacznie, to rzuć tuna, bo to jest okropny ruch. Ona się chyba tam leczy. Oła, ja padłem. Zabił mnie atak w ogóle, który nie widziałem. Dobra, stawaj, nie udawaj. Daj trochę. Dobra. Zeszła. Uparta istota, no? No nie mogę do niej strzelać za bardzo, bo mnie ciągle tłucze. Nie, ty tylko chujwa, ty ratuj się. Ja tutaj w dupę strzelam. Znowu te szarże, koniec. Mogę je też zesunować. No to stunuj, jak to działa teraz. Teraz działa. Rzuć... A, ty nie masz. No nie mam już, nie. Plus, jakoś dałem radę. Ten atak jest najgorszy. Bo nie widać go tak do końca. Dobrze, nie ma ją. Bardzo mnie lubi. Bigos, Bigos nie dostaje mi. Prawie nie dostał. Jak to kurde, ja spierdalam cały czas i strzelam. Nie no, śmieję się, że uwielbia mnie. Może i dobrze, bo ty masz wieczne leczenie na ten, to mnie możesz podnieść w krytycznej sytuacji. Wam mówi, że ja ty to nic nie robię. Nie mówię, no, że nic nie robisz, tylko mówię, że ciebie nie atakuję. Ziom? Powiedziałem, że cię nie atakuję, to nie znaczy, że nic nie robisz. Mówię, że bardzo mnie lubi. No, bo może wiesz, popatrz jaka tutaj ładna. Tak. Myślisz, że ja takie lubię, takie poczwary. Oj.
ataku. Ona teraz właśnie, wiedziałem, że to będzie taki jakby typu atak. Stun. Uuu, jakiś finisher duży mi się odpalił w ogóle. Nie wiem, czy za tym się pod nie trzeba chować. Dawaj, odpal swój finisher, dawaj. Znaczy ten, odpal tą. Na tym się chyba trzeba chować, no. Trzeba. I w dupsku jej. Dobra, super moment, bo ja już... Nie wiem, czy to jest sens dobry. Coś jest zglitchowane to. Aha, super, oszukała. Okej. Tak. Nie sięgnę mi to. Oj, życia mało. No nie, nie trafiłem, leżę. Dacz mnie, nie, ten nie sięgł. Dobra. Gatlinganga mam. Stun. I w dupę. Dobra, finisze. Dawaj ją. O ziemię. Jeszcze. Mamy. Dobra. Ja cały czas jej w pośladki tam. Ja już ją zastanowałem i pięściami. A jak ona tego swojego tam niby końca włączyła, to akurat miałem Gatlingana, więc to jest niewrażliwe na to. No to dobry moment miałeś. Skill, co leczenie daje i cię robi nietykalnym, to najbardziej OP chyba w tej grze jest. W kopie. No to pozwala, że jedna osoba padnie, a ty drugą możesz spokojnie podnieść. Szkoda, że więcej gier nie ma takich rzeczy tego typu. Tak. The Institute's resources were finally put to good use. It was just a matter of proper management. We couldn't allow for it to be led like a small town family business. Or even worse, to be run by a woman. Sir, this man continuously abused his position of power for personal gain. His poor decisions jeopardized the whole country. And for that alone, he should be put behind bars. James. Bars. Jak ja lubię takie wymawianie słów po angielsku, nie wiem dlaczego. To jest taki teksański akcent. Meksykański? Texas. A, Texas, okej. Okay. Texas. Oni przyciągają tak. Okej. Okay. Myślałem, że to z Meksyku się bierze, ale dobra. To jest Texas. No to Texas jest akurat przy Meksyku na dole, nie? Mhm. Texas to jest w ogóle przy granicy z Meksykiem. A, no to... No tamte obszary generalnie. Yeah, no. Jeszcze irlandzki lubię, jeśli chodzi o jakieś wymawianie. Ale prawdziwy irlandzki nie zrozumiesz. Tak samo jak Welsh, walijski. Nie zrozumiesz. Możliwe, nie wiem, nie słuchałem aż tak dużo tych języków. To nawet Brytyjczycy nie rozumią walizki. Jak chłop nam zacznie zaciągać. Lubię to zaciąganie, nie wiem dlaczego, mam jakąś chorą przyjemność w tym. Taką aż niezdrową. Ktoś zacznie tak gadać i ja tak, ale to jest super brzmi. The end. To finał. No i koniec.
Wszystko co dobre musi się skończyć. Na normalnym lub wyższym jeszcze achievement dostałem. Tak, też akurat widziałem ten achievement u siebie. Na jakim my graliśmy w ogóle, Bigos? Na tym najtrudniejszym, co? Co? Na jakim poziomie to graliśmy? Na normalnym. A, na normalnym, dobra. Jest NG+, oczywiście, nie? Gra wielosobowa. Rozpocznij nowe przejście gry używając zapisu, na którym ukryłem tak, już ja pierwszy to ciągle, przejście. Tak, ja to ciągle mam. Dlatego ja nie mogłem stworzyć nawet. No, a to widzisz. No to nic, no to co, kurwa, nic nie mamy innego, to jest do grania, nie? No nie, no. Bo tak jak mówiliśmy, dzisiaj Evil West skończyliśmy, jutro The Finals. Czy teraz chcesz The Finals obczaić? A, mogę teraz nawet ściągnąć. To jest 18 giga chyba, nie? Nie wiem, ile to czasowo mnie wyjdzie, ale to ty jeszcze chyba będziesz musiał zrobić tutorial? A? Albo przydałoby się? Chyba by się przydało, żeś tutorial zobaczył. Zrozumiesz, no na czym ta gra polega. Dobra, to ja kończę ten odcinek. Dziękuję za oglądanie wszystkim i wszystkim na streamie z tego odcinka, a my sobie do Finals przyjdziemy.